Wow. Zapomniałam zdjąć wałka z głowy. Okej, okay, chciałam w ogóle powiedzieć long time no see. W ogóle znalazłam ostatnio, jak sprzątałam mikrofon, który kupiłam kiedyś ze znajomymi, jak nagrywaliśmy film. Pozdrawiam całą moją ekipę filmową, która to ogląda, jeśli ktoś to w ogóle ogląda. I love you guys. I miss you. Niestety nie działam z moją kamerą, a szkoda, bo byłam naprawdę bardzo podekscytowana, że będę mogła sobie z małym mikrofonikiem tutaj siedzieć i mówić. Przejdźmy do tematu dzisiejszego filmu, czyli do rzeczy, która ci, co oglądają mnie na tym kanale, to wiedzą, sukcesywnie traumatyzuje mnie od kilkunastu miesięcy, a mianowicie prawa jazdy. Prawo jazdy. W końcu zdałam prawo jazdy, dzisiaj jest piątek, czwartek. Dzisiaj jest czwartek, ja zdałam prawo jazdy w poniedziałek. Nie, w ogóle nie nagrywałam tego, ja nawet nie pomyślałam, szczerze mówiąc, żeby to nagrać. Kiedyś miałam taki plan, chyba przy pierwszych dwóch podejściach, żeby zrobić z tego vloga. Oczywiście wtedy nastawiałam się, że zdałam i że będzie wow. No w każdym razie ja zdałam prawo jazdy i nie wiecie, jaka to jest dla mnie ulga. Zacznijmy, może nie wiem, zacznijmy może od początku całego punktu, nie wiem, kulminacyjnego w moim życiu, czyli zapisania się na prawo jazdy. I to było chyba w listopadzie zeszłego roku albo w październiku, ale wydaje mi się, że ja dzwoniłam końcem października i zapisywałam się tak na listopad już. Czyli że w listopadzie teoretycznie już miałam wykłady. I wszystko fajnie, ja miałam wykłady w ogóle online, więc to było dla mnie idealny scenariusz, bo ja jestem ze wsi i nie musiałam po prostu dojeżdżać do miasta tam, gdzie robiłam prawo jazdy, żeby w ogóle chodzić na te wykłady. I ogólnie ja miałam bardzo taki konkretny plan, a mianowicie przez wykłady, nawet nie chodzić do końca wykładów. Ja miałam plan, żeby nie chodzić do końca wykładów, bo po prostu robić sobie ciągle testy, robić je i po dwóch tygodniach wykładów max zapisać się po prostu na teorię i mieć ją zdaną. No ale potem jakoś gadałam z tatą, no doszłam do wniosku, że może lepiej po prostu chodzić na te wykłady, posłuchać sobie, robić w międzyczasie te egzaminy. No i mimo wszystko zapisać się na teorię po wykładach. I to był świetny plan, to był naprawdę dobry plan i ja wszystkim to polecam. Jakby wykłady robią swoją robotę, zwłaszcza jeśli ma się z kimś fajnym te wykłady i faktycznie ktoś dobrze tłumaczy. Ja dużo właśnie rzeczy zapamiętałam z wykładów, ale właśnie polecam robić mimo wszystko te egzaminy w trakcie wykładów, żeby po prostu po wykładach zapisać się już na tą teorię i mieć to za sobą, bo ja tych egzaminów nie robiłam, tych takich próbnych, tych takich, wiecie, one są na różnych stronkach dostępne. Ja oczywiście tego nie robiłam. Codziennie sobie powtarzałam, że a, zrobię to jutro, zrobię to jutro, zrobię to jutro. I ja tak naprawdę miesiąc po wykładach dopiero zabrałam się za ogarnianie tego wszystkiego, czyli za zakładanie konta, za robienie egzaminów. I robiłam to wszystko oczywiście na ostatnią chwilę, bo moje drugie imię to jest ostatnia chwila. Wydaje mi się, że gdybym faktycznie trzymała się tego swojego planu, to poszłoby mi to dużo szybciej i sprawniej. Koniec końców ja chyba jakoś w marcu zapisałam się na tą teorię, końcem lutego chyba, już nie pamiętam, kiedy dokładnie miałam pierwszy egzamin, bo ja teorię zdawałam 3 razy, także tutaj. I to było dla mnie okropne. I dla mnie jakby ja już w tym momencie to prawo jazdy było dla mnie czymś strasznym. Ja zdawałam teorię 3 razy, dlatego że pierwsze 2 razy brakło mi punkta do tego, żeby tą teorię zdać. Ja wychodziłam z tych egzaminów załamana. Już na teorii pierwszy raz jak wyszłam i nie zdałam, bo ja byłam przekonana, że zdam za pierwszym razem, że to wszystko pójdzie mi tak łatwo, jak sobie planowałam. No i potem kolejny raz. Drugim razem chyba byłam bardziej zła niż smutna, ale jakby zawsze pozostawała ta niechęć. Ja już tak bardzo nie chciałam tam wracać, żeby pisać tego kolejny raz. Już bardzo mnie męczyło. Już nawet nie, że tam pójście samo, ale ja jestem taka, że codziennie znowu robiłam te testy. Ja ciągle próbowałam je robić, tu wciskałam, tu mogę. Już byłam zmęczona po prostu robieniem tych testów, już nie chciało mi się tego robić, już chciałam odinstalować tę aplikację, już chciałam po prostu mieć spokój. I głównie z tego powodu byłam taka zła, że po prostu jeszcze nie zdałam i że muszę tam iść. Trochę też było mi głupio, bo zawsze wydawało mi się, że ta teoria jest taka prosta, że wszyscy ją zdają za pierwszym razem, że to jest po prostu jakiś banał, a ja podchodziłam do niej 2 razy już i nie zdałam za żadnym. I dopiero za tym trzecim, bo oczywiście pojechałam tam, nie powiedziałam nikomu, że mam tą teorię, pojechałam i zdałam i było pięknie. Ale naprawdę w okresie między pierwszym a tą trzecią ja czułam się głupio, w ogóle nie chciałam nikomu mówić, było mi tak strasznie, może nie, może trochę przesada mówiąc, że strasznie źle, ale czułam się naprawdę głupia, kiedy właśnie pisali do mnie ci znajomi, że hej, jak ci tam poszło, jak teoria, a ja musiałam im napisać, że no hej, no, jednak nie znałam znowu. I have my own issues i po prostu to było dla mnie męczarnia, przyznawanie się do tego, że czegoś nie zdałam. Także no, potem w końcu zdałam, byłam szczęśliwym dzieckiem i zaczęłam
jazdy. Jeśli chodzi o jazdy, to ja byłam przerażona moimi jazdami, bo ja szczerze zapisałam się na te prawo jazdy, na pewno chciałam dużo bardziej niż jakby w momencie, kiedy ja faktycznie już mogłam się zapisać. Czyli chodzi mi o to, że kiedy skończyłam 18 lat i kiedy tam wszyscy się zapisywali, nie do końca czułam się na to, nie wiem, przygotowana. Nie do końca jeszcze wtedy mi to siedziało. No i na pewno teraz, kiedy zdawałam już w tym roku, miałam takich więcej własnych chęci, żeby faktycznie spróbować, ale mimo wszystko przed pierwszą jazdą ja byłam przerażona. Ja nigdy wcześniej nie siedziałam w ogóle nawet na miejscu kierowcy. I byłam pewna, że po prostu, nie wiem, pojedziemy po jakimś placu, a mój instruktor mówi, jedziemy, a ja, no ale pojechałam. Jakby wspominam jazdy bardzo dobrze. Pierwszą połowę tych jazd bym powiedziała, ja mimo wszystko byłam do nich taka trochę, trochę mi się nie chciało na nie chodzić, ja miałam jeszcze wtedy szkołę i tak chodziłam, bo wiedziałam, że już jestem zapisana, że muszę. Ale w sumie potem, jak już byłam po zdaniu matury, kiedy dokończałam sobie już powoli te jazdy, kiedy faktycznie już zaczynałam jakby umieć jeździć i szło mi wszystko dobrze i dużo mnie chwalili, że wow, że super jeżdżę, to dopiero wtedy tak naprawdę ja w miarę polubiłam jazdę autem, ale nie powiedziałabym, że jakby nie miałam takiej potrzeby, że ja teraz chcę jeździć samochodem. Potem przyszedł czas mojego egzaminu pierwszego. Ja ogólnie byłam pewna, że za pierwszym razem zdam. Ja stresowałam się okropnie. Ja szłam do tego Wordu i trzęsły mi się ręce. Mnie jakby stresowała sama myśl w ogóle, że ja tam siedzę, a co dopiero, że ja w ogóle mam wsiąść do auta, w którym nigdy wcześniej nie jeździłam, w którym nie wiem, jaki jest sprzęgło, z jakimś obcą osobą. Wsiadłam, łuk za mną, no i zrobiłam łuk, odpowiedziałam mu na te wszystkie pytania dotyczące świateł i w ogóle. I byłam jak, it's okay, I'm doing well. Potem zgasło mi auto na ruszaniu zręcznego. Ale to było z mojej winy, wiedziałam, gdzie zrobiłam błąd, więc za drugą próbą już wszystko zrobiłam dobrze. No i wyjeżdżamy. Za pierwszym razem ja nie zdałam, bo... No nie będę tutaj wchodzić może w jakieś mega szczegóły, po prostu to nie było do końca z mojej winy, tylko z osoby pośredniej, po prostu za mną stanął pan na motorze, kiedy ja robiłam zatrzymywanie i kiedy myślałam, że on mnie puszcza, on po prostu ruszył w tym samym momencie co ja, także wtedy już było oblane. Ja w ogóle byłam załamana. Byłam bardziej zła chyba. Ja wróciłam do domu i byłam po prostu zła. I zapisałam się na następny egzamin za tydzień. To był trochę mój błąd, bo myślę, że powinnam była się zapisać wcześniej, bo była możliwość, ale ja jakby stwierdziłam, że nie czuję się gotowa na to, że ja potrzebuję takiego tygodnia, żeby odetchnąć. Może faktycznie potrzebowałam, ale tak jak mówię, z perspektywy czasu myślę, że jednak powinnam była to załatwić wcześniej. No, w każdym razie minął tydzień, ja zapisałam się na egzamin i poszłam. I stresowałam się chyba jeszcze bardziej. Bo miałam też tą świadomość, że nie zdałam za pierwszym razem. No i ja za drugim razem oblałam w ogóle już na placu. Także... trudno. I za drugim razem płakałam. Byłam zła, że właśnie oblałam na placu, byłam zła, że znowu nie zdałam. Ja po prostu czułam się paskudnie w całej tej sytuacji, że w ogóle muszę nadal o tym myśleć. Ja nawet pamiętam, że wtedy powiedziałam, że ja już nie chcę tam wracać, bo to był dla mnie taki stres. Ale wróciłam. Wróciłam na trzeci raz. A, ja za trzecim razem jechałam już bardzo długo. Ja naprawdę zdałam na placu i jeździłam dosyć długo, bo jeździłam już pas 40 minut. Może nie, może jeździłam z pół godziny. I oblałam też na takiej głupocie, bo to były kierunkowskazy. Jakby to był mój błąd, ale po prostu to była głupia sytuacja, bo pan z naprzeciwka, bo jechałam bardzo wąską drogą, pan z naprzeciwka mi się odsunął. Jakby ja się nie odsuwałam, tylko trochę chciałam go wyminąć, żeby nie uderzyć lusterkami. I powinnam była wtedy dać kierunkowskazy, ale nie pomyślałam o tym i na tym oblałam. Wtedy szczerze nie byłam jakoś mega zła, ani smutna. Byłam trochę zawiedziona, ale też byłam szczęśliwa, że wyjechałam z placu, że pojeździłam trochę i że wiem już bardziej, jak ten egzamin wygląda, taki przebieg ogólny. Więc powiedzmy, że w miarę byłam z tego egzaminu zadowolona, nawet mimo tego, że oblałam. Więc jakby na czwarte podejście, tak już w sumie przy czwartym podejściu jak coś, poszłam taka w miarę nastawiona dobrze. Wydaje mi się, że każde z tych moich podejść było mniej więcej tydzień po tygodniu. No i poszłam na czwarty raz i znowu oblałam na placu. Jakby oblewanie na placu to było moje najgorsze po prostu... bo ten egzamin nie trwał nawet 15 minut, ja poświęciłam swój czas, żeby się przygotować, żeby na niego przyjechać, a on trwał naprawdę z 10 minut max. Beczałam. To był ten raz, kiedy ja naprawdę, ja wyszłam z Wordu, siadłam sobie tam na schodkach gdzieś, ja beczałam po prostu, bo ja miałam mieć chyba za tydzień egzaminy do szkoły, ja już miałam dosyć tego, już nie chciałam więcej jeździć, ja naprawdę nie miałam ochoty tam wracać, ja czułam taki stres, było mi niedobrze. Dwa dni nawet przed egzaminem, dzień przed egzaminem, w dniu egzaminu ja byłam tak smutna, że tego nie zdałam, że w ogóle nie wyjechałam z placu, że w ogóle, że to już jest czwarty raz, a ja nadal w tym tkwię,
że ja po prostu się pobeczałam. Już mnie nie obchodziło, że ktoś może patrzeć, że ja beczę, że w ogóle, że ja wychodziłam z kartką, że ludzie widzą, że nie zdałam, bo beczę. Nie interesowało mnie to, ja po prostu potrzebowałam się wypłakać. Czwarty raz to był mój ostatni raz przed moją długą, długą przerwą. Miałam egzaminy do szkoły i potem jakoś nie paliłam się do tego, żeby tam iść. I szczerze mówiąc, myślę, że ta przerwa dużo mi dała, bo ja kiedy już dokupowałam sobie jazdy teraz niedawno, to już z takiej własnej woli. Ja miałam już chęci, ja chciałam jeździć, po prostu chciałam czuć taką samodzielność, chciałam być samodzielna, chciałam móc jeździć, chciałam to też mieć za sobą, bo wyprowadzka, po prostu chciałam. Nie, że musiałam, tylko po prostu chciałam, a w ogóle potem sobie dokupiłam jazdy 4 godzinki i jeździło mi się tak świetnie, że ja w ogóle chciałam jeździć normalnie sama, wszędzie, już po prostu chciałam to mieć zdane, bo chciałam jeździć. I to był pierwszy taki raz, gdzie ja faktycznie poczułam to, że ja chcę jeździć. Poszłam zobaczyć piąty raz, ale to jeszcze nie koniec, także zróbcie sobie herbatę. I ten piąty raz też był bardzo niefortunny, bo ja już jeździłam też dosyć długo, wyjechałam z placu, było fajnie, była ładna pogoda, ja czułam się dobrze, bo właśnie miałam 2 godziny jazdy zaraz przed egzaminem i było świetnie, czułam luz totalny, było bardzo fajnie i jeżdżę sobie, miałam też fajnego egzaminatora, fajną trasę i już miałam za sobą praktycznie wszystkie jakby manewry, aż wyjechałam na pewne skrzyżowanie, pan, który dał kierunkowskaz, jednak nie skręcał, tylko jechał prosto. Była taka sytuacja, że ja zahamowałam i mój egzaminator też, bo myślał pewnie, że nie zahamuję i na tym nie zdałam. To było na skrzyżowaniu i wydaje mi się, że trochę też popełniłam błąd, ja sama, bo to była, no to była głupia sytuacja, ale nie zdałam i ja wtedy popeczałam się nawet w aucie. Wsiadłam na to miejsce pasażera, beczałam, byłam pewna, że zdam. Już tak dobrze mi szło, już tak długo jeździłam, że kiedy to się stało, ja po prostu się załamałam i ja wyszłam z tego wardu, siadłam sobie na schodkach i płakałam przez dobre 40 minut, zanim zadzwoniłam do kogokolwiek, żeby po mnie przyjechał po mnie dziadek. Miałam taki trochę mental breakdown. Nadal miałam to chęci, nadal chciałam tam wrócić, więc zapisałam się na najszybszy możliwy termin. Niestety to było 2 tygodnie czekania. Dokupiłam sobie znowu jazdy właśnie przed egzaminem tego samego dnia, bo właśnie ostatnio jak tak zrobiłam przed tym piątym razem, to bardzo fajnie mi się jeździło i w końcu zdałam. I to był chyba jedyny egzamin, przed którym ja się nie stresowałam, bo w głowie już miałam takie, że dobra Marysia, teraz po prostu do skutku. Kiedy zdam, to zdam, po prostu będę chodzić i zdawać. No już nieważne, po prostu chcę mieć to ze sobą, chcę jeździć, chcę mieć spokój. Więc to był naprawdę jedyny egzamin, przed którym ja się naprawdę że nie stresowałam się. I w ogóle polecam wykupić sobie dodatkowe jazdy. Polecam to mimo wszystko sobie zrobić przed właśnie egzaminem, bo ja jeżdżąc sobie ten czas, nie skupiałam się w ogóle na egzaminie, tylko właśnie zapamiętywałam sobie, gdzie jaka prędkość, coś tam, jakieś drogi, trasy i w ogóle. Więc to było bardzo fajne i ja tak naprawdę przyjechałam do Wardu chyba z 15 minut przed egzaminem i może troszkę właśnie stresowałam się wtedy, kiedy czekałam na egzamin, a tak to w ogóle. Szczerze nie czuję, że mam prawo jazdy, bo jeszcze nie mogę jeździć, ale czułam taką wielką ulgę, kiedy to się stało, że to już jest koniec, że ja nie muszę już tam wracać, że faktycznie zdałam. To jest dla mnie... Matura mnie tak nie straumatyzowała, nie zestresowała jak te egzaminy. Mam jeszcze, nie wiem, kilka rad, albo nie wiem, wskazówek i moich własnych właśnie obserwacji. Na każdego przyjdzie czas, żeby nie poddawać się tej presji, że jak to nie robisz prawa jazdy już zaraz po skończeniu 18, albo zaraz wtedy, kiedy możesz. Bo jakby prawo jazdy naprawdę jest czymś fajnym. Czy może ja nie do końca tym wiem, jeszcze nie do końca to odczuwam, bo no sama jeszcze nie mogę jeździć. No to jest duża wygoda, na pewno wiem, że byłaby dla mnie, gdybym zrobiła sobie wcześniej to prawo jazdy, bo ja mieszkam na wsi i czasami ciężko gdzieś dojechać. Jest to jednak mimo wszystko trochę problem. Wydaje mi się, że prawo jazdy to jest coś, na co trzeba iść, będąc gotowym i z własnej chęci, nie z takiego naporu ze strony innych, bo jak kogoś takie rzeczy stresują, to może być ciężko, bo wiem, że ja tak miałam. Ja się zapisałam z własnych chęci, ale też głównie z chęci. No wszyscy pytali. Nie powiedziałabym może, że to był jakiś nacisk ze strony mojej rodziny, no ale mimo wszystko i ja się zapisałam, tak nie będąc do końca pewną jednak. I to się właśnie odbiło później na tych egzaminach praktycznych, gdzie ja nie chciałam iść do Wardu, gdzie ja byłam gotowa naprawdę rzucić to wszystko w błoto. Ciężko mi było znaleźć taką jakby własną siłę w sobie, żeby to prawo jazdy zdać. I dopiero właśnie tak jak mówiłam, te 2 ostatnie razy, kiedy już chciałam jeździć, kiedy miałam to takie samo zaparcie, bo po prostu ja chciałam to zrobić, to dużo mi właśnie dało, że tak nie byłam zestresowana. A tak to ja się trzęsłam, ja nie mogłam spać, ja musiałam sobie słuchać uspokajającej muzyki, jakichś afirmacji, bo po prostu nie byłam w stanie zrobić czegokolwiek. Także to jest moja pierwsza rada, żeby po prostu iść na to, kiedy się jest gotowym. W takim momencie, kiedy jesteście na egzaminie, kiedy wy sami jesteście za to odpowiedzialni, to wy sami jakby siebie
musicie wspierać. Ja na przykład robiłam taki błąd, że przed egzaminami wyobrażałam sobie, co może pójść mi źle, jakby co może się, nie wiem, gdzie mogę źle wyjechać, zaparkować. Myślę, że to jest taka rzecz, o której mimo wszystko wszyscy mówią, ale ciężko jakby faktycznie ją tak prowadzić życie. Nie tylko jeśli chodzi o prawo jazdy, ale myślę, że tutaj ona bardzo jakby jest taka trafna. A mianowicie nie porównywać się do innych. Ja miałam z tym problem. Ja myślałam sobie, wow, większość moich znajomych, nie wiem, przynajmniej tak myślałam, ja nawet nie wiedziałam, za którym razem oni pozdawali, ale dużo moich znajomych zdało za pierwszym razem, albo nie wiem, już ma to prawo jazdy, że nawet fakt, że miało to prawo jazdy, nawet nie obchodziło mnie, za którym razem zdali, ale dużo naprawdę osób z mojego otoczenia zdało za pierwszym i teorię, i praktykę. I ja właśnie jako taka osoba, która nie lubi przegrywać, czułam się źle z tymi porażkami, bo te egzaminy to jest często jakby loteria, można trafić na egzaminatora, który ma zły dzień, można trafić, nie wiem, na złe warunki na drodze. No po prostu, to są często losowe sytuacje, na które nie mamy wpływu, no i tak po prostu się, nie wiem, stało. Nie ma znaczenia, za którym razem się zda, ważne, żeby się zdało, bo tak naprawdę prawdziwa jazda rozpoczyna się po egzaminie. Mówię to tak, jakbym cokolwiek o tym wiedziała, ale tak wszyscy mówią, że tak naprawdę człowiek uczy się jeździć po zdaniu egzaminu, a te wszystkie jazdy przygotowują bardziej pod egzamin. Także no myślę, że to jest w pewnym sensie racja, że tak faktycznie się to wyrabia, jak już ma się styczność z autem, ma się auto i się jeździ. A co na odstresowanie? No mi pomagał bardzo journaling i afirmacje, jakieś takie spokojne muzyki z YouTube'a. Ja często sobie puszczałam je na noc po prostu w słuchawkach, żeby mnie uspokajały, żebym mogła zasnąć. Ciężkie to jest, bo ja wiem, ja czasami w randomowych momentach po prostu mojego dnia życia wyobrażałam sobie, że źle wyjechałam, że wszystko mam, wszystko dobrze, a źle wyjeżdżam z parkingu albo źle zaparkowałam czy cokolwiek i będzie dobrze. Nieważne, za którym razem się zda, ważne, że się zda. Potem to już nie ma znaczenia, potem się już jeździ, potem się już uczy. Cieszę się, że już mam to prawo jazdy, byłam nawet za nie zapłacić już ostatnio, także czekam tylko aż przyjdzie. Czekam aż nagram sobie pierwszego vloga w aucie. I to kiedyś był jedyny powód, dla którego, mimo że to jest głupie, kiedyś był jedyny powód, dla którego chciałam faktycznie zrobić prawo jazdy. To było jakieś 2 lata temu, to nie było aż tak dawno. Czy się tego wstydzę? Nie, ale cieszę się, że mogę już zamknąć ten etap w moim życiu i mieć to ze sobą. Mimo wszystko było to bardzo stresujące doświadczenie. Pod koniec już trochę mniej, tak jak mówię, już miałam trochę wywalone, już mówiłam do skutku po prostu, by to zdać. I myślę, że takie podejście od początku jest bardzo ważne. Update jest taki, tak jak mówiłam, wyprowadzam się za kilka dni.